po prostu hicior będzie, jak oni go puszczą. Wiara będzie tylko tymi. Za nas wajperami wszyscy wieczorami będą latać. Znaczy, no nie wszyscy, nie, no ale. Ale to będzie kosztował jeszcze, nie? No on będzie 20 baniek, myślę, kosztował, wiesz? Ten las to około 90, myślę, a. Ochniczy około Ale 20. kabinka ciasna, faktycznie, mało miejsca w środku. Nie, jest. Obróć się do tyłu. No nie, no to. To może z tyłu piętro, no. A, no tam za dużo co tam nie widać, nie? Jak przez fotel. No to weź sobie widok ten, wiesz. Nie wiem, czy robisz takie jaja. Ja wleciałem do stacji. Do środka. I ten, wziąłem widok z zewnątrz i zacząłem do tych budynków włazić. I tam normalnie one są zrobione, wiesz? Bez kitu, zajebiście lubię tego Vultura. Taki mały stateczek, a taki kurwa, a dość mocny, no. Wiesz, tak go dali trochę niesprawiedliwie, bo dali go z tym, wiesz, z tym Ferdelansem i wiadomo, że każdy o Ferdelans, nie? A dużo ludzi pewnie nawet nie zauważy, że taki zajebisty statek dali. Nie, no, to zauważą normalnie grze, jak nie będzie stać na FDL-a, nie? Nie tak. Taki kurde jest, wiesz, Awing, no. W ogóle na tych, na małych padach ląduje ten statek. Teraz właśnie weź definicję tego głupiego Evansa. I co, i teraz Vultur jest dużym statkiem. Aj, daj spokój. No. A niech on tylko gdzieś napisze, to ja przytoczę tam te wszystkie posty, gdzie on się tłumaczy z tego, gdzie ze mną dyskutował. To zacytuję. Dostanę pewne ostrzeżenie wtedy, ale cóż. W szybie odbija się planeta, ale strasznie ten, w słabej jakości jest, wiesz? Odbicie. Tu kamerę to zajebiście, że oni dali.
zwłaszcza na fajniutką. Weź sobie... Że w tych wieczorach może być Ferdelans, dawaj Ferdelansa. Nie. Co, najpierw Ferdelansa, to nas Anakonda pozabija. Słabo. Mieć Anakondę, Ferdelansa i dwóch wulczerów, nie ognoić to naprawdę. Lol. Boże. Nie wiem. Pierwszy raz